Cześć i witam was bardzo serdecznie, moi mili. Z tej strony Ngeloquero w kolejnym odcinku Gory Kroniki Myrdany Archolos. Aktualnie udajmy się tutaj do Kowala. Możemy oddać mu te płytki, które on chciał. O, właśnie tutaj to leży. Zlecenie na płytki dla pełzaczy. A czy nie dla pełzaczy, tylko dla Kowala od pełzaczy. O, napojona, zakrwawiona. Cholera wie, co to jest. Ale mniejsza z tym. Tutaj mamy to zlecenia. Dobra. O właśnie, bo tutaj jeszcze możemy się zająć z dostawą drewna przecież. Mam wszystko, czego potrzebujesz. 79. Masz dla ciebie. No nieźle. Podobno zamawiałeś dostawy drewna. Zgadza się, ale tych nierobów wciąż tu nie ma. Już ja sobie porozmawiam z Knutem o dotrzymywaniu danego słowa. Płacimy mnóstwo złota za najlepszej jakości drewno. Ale nic mi po nim, jeśli nie będzie dostarczony na czas. Krednar nie chce wpuścić drwali do środka. Cholera, co go tak nagle uderzyło, że przepisy i dokumenty ma ponad zdrowym rozsądkiem? Weź ten papier i załatw, żeby to drewno dotarło tu do mnie tak szybko, jak to możliwe. Dobrze. O, tam jakiś kufer Einara był. Ale to raczej wątpię, żebym bezpiecznie sobie go od tak okradł. Słyszałem co nieco o tobie. No i wyglądasz mi na całkiem zdolnego wojownika. Jest taka jedna sprawa, w której potrzebuję pomocy kogoś, kto potrafi dzierżyć broń i nie ucieknie przed pierwszym niebezpieczeństwem. O co chodzi? Od jakiegoś czasu nie sypiam najlepiej. Chodzę jakiś taki zmęczony i przysypiam, gdzie popadnie. To do mnie zupełnie niepodobne. Jezegan załatwił mi na to jakiś specyfik kilka dni temu. Ale żeby zadziałał poprawnie, muszę przespać tuzin regularnych nocy. Pech chciał, że Baez wyznaczył mi nocną wartę w najbliższym czasie. Może przypilnowałbyś południowych murów pod moją nieobecność. Czemu nikt z twoich towarzyszy nie przejmie warty? Mają swoje własne warty. A jeśli akurat ich nie mają, to odsypiają warty z poprzedniej nocy. Poza tym, wolę, żeby ten problem ze spaniem pozostał sekretem. Tutaj, takie rzeczy ciągną się za człowiekiem tygodniami. By być szanowanym, musisz być nieskazitelny. A co ja będę z tego miał? Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie pięknego młota bojowego. Osobiście wolę korzystać z mieczy dwuręcznych, więc mogę ci go odstąpić. Mhm. Dobrze, stanę za ciebie na warcie. Spisałem ci na kartce podstawową rutynę patrolową. Postępuj zgodnie z poleceniami, a wszystko powinno być w porządku. Tylko nie zapomnij stawić się jutro przed zmierzchem. Jutro przed zmierzchem. Dobra, załatwmy tutaj akurat kwestię dostawy drewna. Einar ma dla ciebie potwierdzenie odbioru. Ale te wszystkie obraźliwe słowa już mógł sobie darować. Dobra, przekaż kolegom, że mogą wejść. Nieźle. Droga wolna. Lepiej się pośpieszcie. Einar się już niecierpliwi. Wielkie dzięki, przyjacielu. Jesteśmy twoimi dłużnikami, ale czy mógłbym poprosić cię o jeszcze jedną przysługę? Nawet nie wiemy, gdzie jest ta kuźnia. A co gorsza, chyba uszkodziliśmy wóz, jadąc tutaj do góry. Nie zechciałbyś może pomóc nam zaciągnąć tego drewna do Kowala? Miejmy to już z głowy. Co on robi? No i oto jesteśmy. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Nie mam nic cennego, czym mógłbym ci podziękować. Ale weź proszę te kilka jabłek. Świeże i soczyste. Idealne po ciężkiej pracy fizycznej.
Rozkubany 10 jabłek mi dał, dobry agent. Dobra. Teraz chodźmy do Einara. Przekazać mu informację, że ma już swój wóz z tym, z drewnem. Dobra robota. W końcu mogę wracać do pracy. Masz tu trochę złota za fatygę. Posłuchaj, jestem już sporo po terminie. Jeśli Ulrich się o tym dowie, to własnoręcznie mnie oskuruje. Mam propozycję. Pomożesz mi dokończyć robotę, a ja przygotuję dla ciebie coś specjalnego w mojej kuźni. Uwierz mi, będziesz zadowolony. Brzmi jak rozsądny układ. Dobrze, że udało ci się załatwić sprawę z kopalnią. Teraz możemy spokojnie pracować i nie martwić się, że zabraknie nam srebra. Chodź za mną, pokażę ci co i jak. No dobra, gdzie ty mnie tutaj prowadzisz na zaplecze? Przytnij te kłody tak, by miały długość mniej więcej dorosłego faceta. Ja w tym czasie zacznę rozgrzewać palenisko do odpowiedniej temperatury. Okej. Przed wiekami w tych piecach przez całą dobę topione było srebro na oręż i pancerze dla naszych wojowników. W czasach przed najazdem Myrtańczyków każdego roku zaopatrywało się tu nawet kilkuset wilczych synów. Walenie młotów było podobno tak mocne i jednostajne, że można było dostrzec delikatne fale rozchodzące się pod tafli jeziora u podnóża naszych gór. Wilcze Leże było drugą największą twierdzą po Vardal, ale to właśnie stąd pochodzili najlepsi rzemieślnicy na całej wyspie. Dawne podania mówią nawet o pancerzach tak wytrzymałych, że nawet ostrze z magicznej rudy nie potrafiło go przebić. Dziś ta kuźnia to tylko cień jej dawnej chwały. Zupełnie jak my. Wybacz, pewnie nie chcesz tego wszystkiego słuchać. Robię się trochę sentymentalny w tej pracowni. To właśnie tutaj mój ojciec i dziadek nauczali mnie wszystkiego o fachu kowala. Chętnie posłucham historii o waszym narodzie. Mało który miastowy jest dobrym słuchaczem. Jesteś wyjątkiem. Widzę, że udało ci się już pociąć pierwszą porcję drewna. Doskonale. Możemy przejść do następnego zadania. Weź te metalowe pręty. Rozgrzewasz je w palenisku po jednej sztuce, później idziesz na kowadło i obkuwasz je na zmiany z lewej i z prawej strony, aż nie wyjdzie półkole. Na samym końcu schładzasz to, co wykułeś i powtarzasz proces czterokrotnie. Wszystkie potrzebne sprzęty są tu w rogu pracowni. Gdybyś mnie potrzebował, to będę w pracowni obok. Muszę przygotować stop do oddania. Okej. Pojedynczo. Mamy raz. Mamy dwa. Mamy trzy. I mamy cztery. Dobra, później musimy rozbić. Kuj z lewej strony. Kuj z prawej strony. Kuj ponownie z lewej strony. Kuj ponownie z prawej strony. Półkole gotowe. Kuj z lewej strony. I powtarzamy proces czterokrotnie. No i dobra, i teraz wychładzamy. Bardzo dobrze. Masz świetne tempo, chłopcze. Aż ciężko uwierzyć, że nie pochodzisz z kowalskiej rodziny. Oba piece działają już z pełną mocą. Za niedługo będziemy mogli odlewać. Chodź, zajmiemy się teraz skórzanymi mocowaniami.
Okej. Siadaj przy tej niedźwiedziej skórze i zacznij wycinać cienkie paski na długość ręki. Ja przygotuję obicia. Znowu usłyszymy historię? Na czym to ja stanąłem? Ach tak, najazd Myrtańczyków. Niewiele pism zachowało się z tamtych czasów. To była długa i paskudna wojna. Mimo druzgocącej przewagi Myrtańczyków, za nic nie mogli zdobyć żadnej z naszych twierd. W akcie desperacji i tchórzostwa zaczęli sprowadzać na wyspę kolejnych magów ognia. I tak w ciągu kilku tygodni wyspę pokryła pożoga, a w powietrzu nieustannie unosił się popiół. Nie było dla nich żadnych świętości. W gruzach legły nawet nasze świątynie Adanosa i miejsca modłów do przodków. Wilczy synowie wyznają Adanosa? Wyznawali, przynajmniej do przybycia Myrtańczyków. Nasz naród miał liczne wierzenia. Wierzono w siły natury, obecność duchów przodków, ale i w samego Adanosa. To Vardal było główną świątynią i biblioteką naszych przodków. Gdy Vardal legło w gruzach, upadła też nasza kultura. Widząc, że w najczarniejszej godzinie mogli liczyć wyłącznie na siebie, nasi rodacy porzucili ówczesne wierzenia. I tak już pozostało po dzień dzisiejszy. Ze względu na naszą historię, Ulryk stara się jednak utrzymać jak najlepsze relacje z magami wody. Ależ się zagadałem. Sądzę, że tyle pasków powinno nam już wystarczyć. Dobra robota, chłopcze. Nie zostało nam już wiele pracy na dziś. Pobiegnij do mojej kuźni i wyciągnij z kufra formę do odlewu. Tylko uważaj, by jej nie połamać. Co tu tak właściwie tworzymy? Co dokładnie? Długo by można było opowiadać. No i tak byś pewnie nie zrozumiał, jakie to ma dla nas znaczenie. W wielkim skrócie, można to porównać do magów wody i ich kapliczek Adanosa. My stawiamy wilcze łby na znak szacunku i pamięci dla naszych przodków. A teraz biegnij po te formy. Srebro i stal zaraz będą odpowiednio rozgrzane. Okej. Łupka, żelaza, drewno. No nie, no formy tylko chciał. Nie będziemy brali nic więcej, bo... Jeszcze nas oskarży o kradzież, słusznie. Ej, ty. Mam formę. Doskonale. W takim razie możemy zaczynać odlewanie. O, proszę. Spójrz na ten łeb. Czyż nie jest wspaniały? Groźny, ale i majestatyczny. Ten srebrny kolor tylko dodaje mu powagi. To nasz tajny stop stali i srebra. Proporcje tego wytrzymałego i lekkiego metalu są przekazywane u nas z pokolenia na pokolenie. Ten symbol będzie nas godnie reprezentował już w najbliższym czasie. Gdyby nie twoja pomoc, to pewnie musiałbym tu spędzić kilka najbliższych dni. Miałem nawet prosić Devira, ale jemu w głowie tylko kucie mieczy. Zgodnie z danym słowem ulepszę jeden z twoich pancerzy. Najlepiej jak tylko potrafię, całkowicie za darmo i sam zadbam o potrzebne materiały. O, proszę. Chwila. Możesz nauczyć mnie wykuwania broni? Sam nie wiem, po co ci to? Nie wyglądasz na zbyt silnego, a do tego potrzeba mięśni ze stali. W takim razie pokaż mi też, jak stać się silniejszym. No dobra, ale nie zrobię tego za darmo. Poznanie zaawansowanych technik nie może być tanie. I pamiętaj, robię to tylko dlatego, że okazałeś się przydatny dla Ulryka, a co za tym idzie dla całej tutejszej społeczności. No dobrze. Poka. Dobra. Słuchaj, nie chcę znowu tak dużo tej kasy. Ładnie. Ale w każdym bądź razie my też tego nie chcemy. Pokaż za bardzo. Obejrzyj. Teraz tak, szabla pojedynkowa, nie, bo to zręczność. Zręczność. Ja pierniczę. W ogóle przeskoczyłem sobie. Tu jest siła ledworęczniak, tu jest jednoręczna zręczność, tu jest siła jednoręczna. Katowski topór 135 i 130.
a tu jest 125 i 110. Ja to myślę, że to będzie ok. Właśnie, bo my tą broń dostaliśmy od niego. Także skorzystamy sobie jak najbardziej. Teraz tak. Nie mamy tutaj żadnego już właśnie srebro i stal. To zadanko jest zakończone. I myślę, że tu sobie zakończymy ten odcinek, bo całkiem fajnie sytuacja tutaj się zaprezentowała, jakby nie spojrzeć. Ewentualnie możemy spróbować sobie jakąś broń już wykuć. No bo jakby nie spojrzeć, mamy tutaj potrzebne już właśnie przedmioty. Pytanie brzmi, czy będziemy mogli sobie tutaj wykuć mistrzowską broń. No niestety, potrzebujemy tutaj trochę. Ale porządna jak najbardziej. Chociażby ten właśnie wyrok. Stworzyliśmy wyrok, no i nic więcej niestety nam tutaj nie przychodzi, bo potrzebujemy chociażby albo skóry cieniostwora, albo skóry niedźwiedzia. Ewentualnie skóry jaszczura i błotnego węża. Sprawdźmy w ogóle, co to jest za broń. Jest to dwuręczniak, nie jest znowu taki dobry. Pod względem statystyk mamy lepszą broń, ale za to będziemy go mogli opchnąć. Dobra, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, a w kolejnym myślę, że zajmiemy się tutaj patrolem dla naszego kolegi, który musi się wyspać. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.